A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Mubi. Także jeśli ktoś z Was nabędzie nowy pojazd, wchodzi w wyszukiwareczkę, wpisuje wszystkie dane pojazdu, data produkcji i tak dalej, wyskakuje Wam najlepsza oferta, a na hasło Strong Ekipa dostajecie 150 zł zwrotu cashbacku. Także Mubi ubezpieczyć Waszą furę lubi. Siemano moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku. Dzień dobry. Odcinku z wyjazdu. Udajemy się do gościa, który pompuje już ile dni? Ponad 300 i dzisiaj zamierzamy przypompować z nim i pokazać Wam to, jak pompujemy. Możliwe, że gościu będzie lepszy od nas w pompkach, a możliwe, nie, że... raczej nie, no. Nie, no jest przewidziana też jest setka na powrocie. Jest fanem Strong Ekipy, pompuje już chyba pół roku, dlatego my widzimy takie rzeczy, doceniamy to, jedziemy chłopaka odwiedzić, mimo tego, że mamy 300 w jedną, około 300 km w jedną. Nie? Chłopak, warto dodać, chłopak, że chłopak pompuje na Instagramie, w relacjach, on nas oznacza w relacjach od 280 dni. I jest też aktywny na TikToku. Co wchodzę na TikToka, to jest jak... To tak, to wrzuca jak pompuje. No powiem Ci, gość jest niemożliwy. Ja wspominałem na kilka odcinków wcześniej o nim. Nazywa się Szymon Lisowiecki. No jedziemy Szymona odwiedzić. Opiel pasa paradoks. Proszę Państwa, ledwie wyjechaliśmy z Dominika domu, a tutaj trwają nauki pod bankomatem. 3 minuty przyjechaliśmy, bo Krzysztof nie wiedział, jak się blika obsługuje i teraz jest uczony właśnie, jak to wygląda. Nie, bo ja nie mam zainstalowanego blika. Ja nigdy nie obsługiwałem blika, nigdy z tego nie korzystałem. Ucz się tam. A ty swoją kartę tu wkładałeś? Nie. Ale tak jak 5 strzałów będzie robił, to 5 razy musi kod blika podać, czy cały czas? Tak. To z kolejny wypad, to masz kolejny kod. Wiesz, tam chłop siedzi za tym pieniądze podaje. Dobra, ale ty nie bądź, kurwa, nie bądź taki, wiesz. Na krzegle komita siedzi i tam suwał w kolei. Zaraz podniesiemy maskę w górę i ja parę pytań zadam, no. Zawsze zadawałeś, jak była taka sytuacja, więc ja też teraz postanowiłem cię zapytać o coś. Ja mówię szczerze, ja nigdy w życiu nie korzystałem z blika. Wiecie czemu ja nie mam takich rzeczy w telefonie poinstalowanych? Bo dużo rzeczy można przez takie właśnie aplikacje stracić. Ktoś może ci, nie wiem, się podpiąć pod twój telefon i tak dalej, gdzieś tam sobie coś na wypłacać. Dlatego ja w telefonie nie instaluję w ogóle takich aplikacji. To masz to samo podejście, co my, jakieś graliśmy w piłkę na wsi, tam była taka kobita stara i to właśnie przy jej domu zawsze graliśmy. No i jak jest, masz radio i takie czerwone dioda się pali, no to ona tam zasłonkę wieszała, bo mówiła, że UFO posłuchuje. Stanęli gdzieś na trasie, coś zjeść. No to wiadomo. Co to jest za trasa ogólnie bez postoju na jedzenie? Ja też tak uważam. Uważam, że się cieszysz, jak jest taki odcinek, bo ty wiesz, że będzie jedzenie. 15.30, ja o 9.00 jadłem śniadanie tylko. Siemano mistrzowie, my cały czas w trasie, chłopaki stanęli się posilić. Ja się nie posilam, bo się posiliłem w domu i nie posilam się nigdzie poza domem. Tak, ale powiem ci, wagę mam teraz taką samą, na 2 tygodnie siłownie odpuściłem nic. Chodziłem trochę, no nie, a zatłuszczony jestem strasznie, nie? Dobra, idziemy coś zjeść. Idziemy coś z kosztuj Staszku zrobić. Dzisiaj wam powiem przy okazji tego Lisowieckiego, co pompki robi. Opowiem wam historię sygnetów, ale to za chwilę. Mr. Lebron. Kevin Lebron. Chociaż nie, już nie będę mówił, że to Kevin Lebron i powiem w kurde. Jak go spotkam na targach w Tatarzynie, to może płaską było. A panie, bo komentarz zamieścił mi się na profilu. Jakby, ja wiesz, jakby Misia mu tam sygnał puściła, to by się chciał podłączyć, nie? Jakby się podłączył, to już by powiem ci... Ale Lebronowi byś wybaczył. Co? Wybaczyłbyś Lebronowi. No oczywiście, żebym mu wybaczył, bo już by go nie było, nie? Wybaczyłbym mu raz na dobrze, nie? Ja przecież bym z nim nie gadał, nie? Ja bym mu powiedział dwa słowa tylko, nie? Fuck you. Ewentualnie 3. Fuck you, man. Hasta la vista, baby. Bym mu powiedział na pewno na koniec, tak, Terminator. Ja bym mu powiedział tak. Hello, Kevin. This is your last visit in Poland. Because you sent message my girlfriend. On powiedział, oh no, Avis, oh no. Ja może być za kulis zrazie, jeżeli jest odcinek żywieniowy, to Krzysztof się nie odzywa. Co? Słuchaj, ja tak wiesz, abstrahując, no to jak ja bym nie był na przykład z Misią, z jakichś powodów bym się z Misią rozstał, czy coś by nas rozdzieliło, ja już bym się nie wiązał z żadną inną kobietą, bo żadna kobieta inna nie jest tak wspaniała jak Misia, nie? Po prostu miałbym jako singiel, jako rozwodnik, czy jako tam, wiesz, no osoba samotna, miałbym dużo koleżanek. Dziewczyny by do Dubaju nie musiały jeździć. Korzenie dubańskie mam, pan Kracy jest. Płatność ta sama, a kupy by nie było. A nie wiadomo. Płatność od razu jest, z gotówką. Siemano moi drodzy, wszędzie nasi widzowie, wszędzie są nasi. Pozdrawiamy. Jest taka reklama Twix lewy, Twix prawy, to z przodu mam tak. Dwóch placentiuszy, placentiusz lewy, placentiusz prawy. Jaki placentiusz? A to domyśl się, co to jest placentia. A łysy, co mówię. Ja mam dla ciebie przykrą informację, na mądrej głowie włosy nie rosną. Co się na to potwierdza właśnie. To czemu twoja czaszka jest pokryta tym mchem? Właśnie, sam sobie to nie muszę odpowiedzieć. Ale właśnie mchu nie powinno sens polega na tym, że jak ja ci powiem, to i tak tego nie zrozumiesz. Nawet mchu nie powinno być. Nawet mchu nie powinno być.
stanęliśmy właśnie na fotę i będziemy robić zdjęcie. My jak robimy siusiu, a Konrad kupę będzie robił. Żeby była jakaś koncepcja zmienna. Ale potem się twoją bluzą podcieram. No może, nie? Nie, o nie. Właśnie, gdzie ubrania są firmowe, się pytam. Co? Gdzie? No dzisiaj nie ma. No. I wypłaty też nie ma. Kasper, to trzeba iść tam daleko? Tutaj już. Gdzie? Uwaga! Nadchodzę! Nigdzie wyjrzał? Pa, nie, zobacz, pierwszy żulitos jest, bardzo zobacz. Po robocie połóweczka, majster? O! My za chwilę z Karwatem wchodzimy. Konrad, wchodzisz? Co? Wchodzisz? No. A załapał. Ty stawiasz, bo jesteś młodszy. O, chłopaki, jaki zestaw jest? Jak wow, można... cztery żubry, ale dopiero cztery zaczynam. Cztery żubry! A ja kojarzę z telewizji. No to mój brat podobny do mnie. Co jest za miasto w ogóle? To jest Gardeja, to miasto się nazywa? Tak, to nie byłem jeszcze. Jedziemy, majster, odcinek kręci. Dobrze, gdzie? Jakiś miejscowy gangster chyba, nie? Bo jak będziemy wracać, to będziemy z Karwatem wracać troceni. To byśmy chętnie spotkali jakiegoś gangstera. No nie, no z kamerą. Ale mnie nie będzie pani to nie widać, a sklepu zresztą też. A dlaczego proszę pani nie możemy tu filmować? Nie, bo nie można, bo nie ma zezwolenia. Nie możesz zezwolenia, nie możesz. No, tak? Aha, no dobrze, rozumiem, tylko myślałem, że... Nie ma to znaczenia aż tak wielkiego. Nie będzie. No tak, faktycznie, w tym mieście się dużo dzieje. W ruble po 3 kilo latają. To dwa razy citronin. Czy ona nagrywa to? Znaczy on nagrywa to. Ale proszę pani. Ale to, no właśnie, ale czy pani przeszkadza, że on nagrywa kawałek regała? Nie, no dobra, no to przepraszamy za kłopot, za zamieszanie, do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia. Mówiłem to ja, Dominik A, z miejscowości G. No i co zakupiłeś? Ale słuchaj. Dobra, ale słuchaj, ja coś ci powiem. No, ja rozumiem wszystko, tylko nie chciałem tam przy niej mówić i tak dalej, ale tekstu sio, wąt. No ale ona nie powiedziała ci wąt tak wąt, nie, no sio, tak, powiedziała nie, ale sio. Ale sio powiedziała tak grzecznie. Wyjazd. Ale powiedziała tak pieszczotliwie, o, wiesz co chodzi. Co innego jest, jakbyś powiedział, wypiem dalej stąd. Mod, jak się... Moim zdaniem średnio, moim zdaniem. No tak średnio, moim zdaniem nie. Nie, no dobra, no to pozostańmy, kłóćmy się, pozostańmy na tym, że tak średnio. Jak ktoś nie chce, żeby go nagrywać, to się nie powinien nagrywać. Ale przecież ona nie była nagrywana. Czy ta pani nie była nagrywana? Nie, ale no nie chcę. Ale jak ma mieć problem przez szefa później? Ale był nagrany kawałek regała. I dobra, okej, no przecież ja powiedziałem, dziękuję, dobra, do widzenia, nic nie... Wychodzimy i tak dalej, no ale no takie teksty w stylu sio. Ale to ona powiedziała to pierwsze. Ale wyjazd. Witam pana. O. Co panowie w Gardei robił? Proszę pana, w Gardei przejeżdżamy, przejazdem jest. Inspekcja w Gardei. Tak. Mogę zdjęcie, bo mi żona nie uwierzy. Jasne. Pozdrów żonę od nas. Można foto? Można, jasne. Widzenie tu zaraz, jak w tamtą stronę idziecie, uwaga, bo pały z tym. Dobra, dzięki. Dobra. Czeka i wzywa z daleka. Napompowany jest po prostu jak kompresor. Na razie, trzymajcie się. Znaleźliśmy po 3 minutach, ponieważ chłopacy zostali przepędzeni z monopolowego poprzedniego. Jeszcze raz. Dawaj. Ty kurwa, jaka sława tu jest. No, w Gardei to jest drogę gipę, podobnie, że nadają bez przerwy. Jest tylko jeden kanał i tylko z drogę gipą w Gardei leci. A chłopaki walą po secie pod sklepem, no. No ale po jednej można. Można, to pewnie, jest. Że można. No, słuchaj, skoro jest to dostępne ogólnie w sklepie, no to chyba nie jest zakazane, nie? Miasto 2000 mieszkańców, ma. A fame się zgadza wszędzie. Szczerze, nieważne, czy mieszkasz w mieście 2000, czy w mieście 100 tysięcy, ważne, jakim jesteś człowiekiem, a nie? Ale przecież ja nikogo nie wyzywam. Ale nie. Ale ty robisz jako atak od razu. No. Tak. Nie, ja mówię, że wiesz, że miasto 2000 mieszkańców, ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. No ale mówiła to sprzedawczyni w sklepie, czy tam jakieś chłopy. A ty ja nie słuchałem. Ja wie. Ja wszedłem do monopolowego, to nie wiedziałem, co się dzieje, bo już było siop, on mi stąd, kurwa. Ale to było grzecznie, ta pani powiedziała. Słuchaj, skoro klientka zgłosiła raz, że nie chce nagrywania... Ja się nie dziwię, dla mnie to się zachowała normalnie. Gdyby ona była u siebie, no to kurwa, no to można by było powiedzieć tam, że trochę niemiło, ale że ona będzie za to miała zjeby od szefa, no to co ma powiedzieć, kurwa. I na marne się dzisiaj nauczyłeś blika obsługiwać, mogłeś tam blikiem zapłacić, a nie zapłaciłeś. Nie zapłaciłbym, bo nie mam tej aplikacji w telefonie nawet. Nikt bym nie zapłacił żadnym blikiem. Nie mam blika, mam tylko credit card oraz cash. A zachęcam wszystkich widzów do płacenia to właśnie... To mówi! To mówi swoją drogą, później was zachęcę. Ty, ale wszystkich zachęcam, i to jest ważne, no. Do płacenia gotówką. Ale płacić zaraz. Gotówką. No, na przykład bym chciał sobie jakieś itemy dokupić, Raid Shadow Legends, no to jak sobie poradzić? Słuchaj, moim zdaniem teraz to se i tema do Raid Shadow Legends, to dokupi Abus. Jak Abus trzymał? No bo Abus ma zacząć grać z tego, co słyszałem. A? No i ja. A ty już nie grasz? Ja gram. Ja gram, mam swojego tam tego sporka i gram. A jak się nazywasz w grze? Sporek, ja gram Tom. Jak ona tam się nazywa? No to Tom to walczyła w UFC. No. Co? No Tom to w UFC była. Jakie UFC? Asza, ta, Jędrzejczyk. Nie, Ronda Rousey.
Nie wiesz, o kim mowa i ty idziemy. Ale nie chodzi o MMA, bo mówimy o tym no, Rise Shadow Legends. No i w Rise Shadow Legends, że ona miała swojego sworka, no. Ja oglądałem. Ty ale... oglądasz reklamy. A ty nie oglądasz gry. Jeśli sukces w tej grze, to co jest twoim? Że gram. No zainstalowałem. Gdzie są moje V-dolce? Nie mam pieniędzy. I to jest porządny gościu. Płaci gotówką. Słuchajcie, ja was też zapraszam, zachęcam do płacenia gotówką. Tutaj... Ja was zapraszam. Oh yeah. Bong. I like bongs. Ale chcesz kawę śledziazy? Nie, ja nie lubię śledzi. Ja lubię śledzi. Filety śledziowe w sosie koperkowym. Bardzo dobre. Bardzo dobre, aby zjeść je w trasie. Ty, co, pijesz czy nie? Piję sobie dziś. Patrz, widzisz taki filet? No, widzisz go? Pali go drapa. I co? Ja lubię taki klimat. Nie zgodzę się z tobą co do zachowania tej dziewczyny. Dlaczego? Ja ci zawsze mówię, że ona nie była obryskliwa, tylko no, poprosiła raz, żeby nie nagrywać drugi. I za trzecim nie powiedziała ci tego ostro, tylko tak powiedziała, no... dosadnie. Ale ja to się kulturalnie zachowywałem. Ja tylko chciałem zapytać, w czym przeszkadza nagrywanie regała? Regału, czy no, regała? No, no tak, bo jakbyś no... to panią nagrywał, to rozumiem. Ale jak chce ktoś nie żyć, to wiesz, no chuj z tym prawem, czy takie jest, czy takie nie. No dobra, okej, przecież ja nie robię z tego draki, tylko no wiesz, tekstów w tylu, ja się zachowałem kulturalnie. Na pani no, wypad, wyjazd. Dobra, nie mam racji, nie dyskutuję. Gdzie jesteś? Ty to tylko, ty to powiem ci szczerze, odkąd zacząłem w tą grę grać, to nie ma z tym kontaktu. Tak się zrobiłeś, że tylko w tym komputerze siedzisz i tam grasz. Jesteśmy 14 km od Fizyna. A gdzie? Nie wiem, gdzieś na gier. Ale dobry ten śledzi. Ujebany jestem na mordzie? Nie. To dziwne, bo zwykle jestem. Dobra, cyk, na dwa razy. Prawie na raz. O, Konrad jest tych twardziejszy. Co to się dzieje? Dobrze. Bo powrotem nic nie nagrywamy nic. To mówię od razu, bo mogę najebać gdzieś Boruty. Ale już więcej nie pijemy. No to poczekają za 10 minut, zmienię zdanie, jak zadziała. Czy sobie to jest ostatni dzień urlopu? Nie, jeszcze mam 2 dni urlopu tylko. Nie, no tak 400 maksymalnie, nie? Panowie przyjechali, a czemu nasz kuchle was zmienił? Teraz macie? O jej, coś pani... No taki cieplutki chleb, jak to czemu nie? Tak? A nie jednak. Nie wiem, gdzieś myjemy, bo do jedzenia zawsze pierwszy. Dobrze się najeść, to pani, to tego chlebka byśmy w takim razie trochę... poprosili. Dziękuję pani bardzo za troskę i za... Ej, szczerze, widzowie, dla takich kadrów żyję. Serio. Piękna sprawa. Ty, ale wyobraź sobie, tak każdy dzień spędzać. Mogę z wami zdjęcie? To nie? No, ja was oglądam. A skąd wiedziałeś, że tu jesteśmy? Kolega mi powiedział. Żabka czy stokrotka? Stokrotka. No bo jak żabka, to kumkum. Ale mówię, jak chcesz, to cię do domu nawet możemy podwieźć, bo jedziemy w tamtą stronę. Ale w tamtą też będziemy jechać. Tylko w tamtą będziemy jechać już w stanie wskazującym. Wszystkiego dobrego. A wy chcecie pokroić wam, czy co? Będziecie rwali? Po kawałeczku. Po faceci chyba, nie? Taka fajna różnica. No to cały chleb jest. Weźcie cały, będzie się fajnie i śmiesznie. Dobra. Skoro pani nalega, cieplutki. No tak. Ja, przepraszam panią bardzo jeszcze, jaka to jest miejscowość tutaj? Gardeja. Dzieje się tu coś tak w tygodniu, nie? Słucham? W tygodniu coś tu się dzieje, nie? Nie. Najbliżej to Kwidzyn. A większe miasto Kwidzyn. Nie? Tak. I tam jakieś... Nie ma pani spin złoty? Smalcu by mogła dać do tego chleba. I pościelki tu jeszcze. Smalec ze swoich ogórków 3 złote. No latki, zna pani. No zaraz, jemy, dopiję to 50 i jedziemy, nie? Siemano! Można z wami sobie zrobić zdjęcie? No, a podejdziecie, bo ja stary jestem już. Na razie wypiliśmy po 100. Jedziemy zrobić odcinek z gościem, który pompki robi chyba półtora roku. Nie, no przecież on robi pół roku. Pół roku. Pół roku. No, chcesz koło roku? A później niezbadane są wyroki boskie, bo nie wiemy jak się skończy wieczór. Może być dłuższy materiał. Dokumentalny. Yo, feel the flow. Kiel pasa paradox. Panie nasz, pobłogosław Gardeję i wszystkich ich mieszkańców. No i co, piątki pani nie dała? Ale ja mówię 5 złotych. Nie, żartuję, dobre serce masz, bo już widzę, zauważyłem. Tak? No fajna to... jesteś, dziękuję ci bardzo. Ja właśnie, wiesz co, takich ludzi lubię. Nie wiem, z Gardei, z Kambodży mogą być obojętnie skąd. Wiesz o co chodzi? Przy takich ludziach jak ty, nigdy nie wyjdzie ze mnie potwór i ham. Nie wychodzą pod pory. Czasami wychodzą. O to mi chodzi. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Masz dobre serce. A to jest najważniejsze, jak człowiek ma dobre serce. A mogę sobie z wami zrobić fotkę, pokażę mężowi, bo on nie, bo nie dałaś piątki. Nie, żartuję. Mam, rozmienicie? Dawaj. Ja lubię takich ludzi,
szczerych i dobrych, tak? Ta dziewczyna, która była pod sklepem, bo poniekąd też ją zaczepiłem. Mówię, ej, nie dasz nam 5 zł, no nie? No to mogła się obrazić jakieś fochy, albo powiedzieć, weź spadaj, albo coś, no nie, wiesz, co to za zachowanie i tak dalej. Ta dziewczyna luźno, chciała dać dychę, przybyła piątkę, wiesz, normalny człowiek, nie? I takich ludzi ja lubię, po prostu kurwa luźnych, nie? Jechaliśmy przez przejazd kolejowy, wracając z pracy. No i stał jakiś samochód, już nie pamiętam jaki to był, i wkoło tego samochodu cyganie i zabrakło im paliwa. Zabrakło im paliwa, no i latały wkoło tego samochodu. Ja z kolegą się zatrzymałem, oni mówią, że mają złote sygnety do sprzedania, nie? A mój kolega mówi, matko, złote sygnety, tego, mówi, okazja tu, za 60 zł, coś tego. Ja mówię, ty, wiecie, ty, mówię, jesteś normalny, mówię, za 60 zł, mówię, to kurwa, nie kupisz nic. Nie, to na pewno złoto, oni potrzebują na szybko, bo paliwa im brakło i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, kurwa, już nie będę mówił tam, z kim jechałem, mówię, chłopie, mówię, to przecież to są cyganie, mówię, kurde, no gdzie, no mówię, czy to jest wał, jak nie wiem, nie? No chodź, kupimy, mówi, szkoda ci tych 3 dych, nie? Ja mówię, ja ci mogę dać 3 dychy, tylko to są 3 dychy wyrzucone w błoto, nie? No i kupiliśmy człowieku za 6 tych sygnetów, nie? Pojechaliśmy do pierwszego lombardu, gościu wziął lupę, a tam człowieku mieć, kurwa, wiesz. Tombak, nie? Tombak. No ja mówię, no mówiłem ci, że tombak, nie? Kurwa, no myślałem, że sygnety, no nie? I później ksywa na mieście, władca sygnetów. Siemano, gdzie ty pompowałeś? No podwórku. A, tutaj to było, tak, robione? No podwórku. Dobra. Teraz? No nie wiem, to tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja sobie jabłko wezmę. Mogę sobie jabłko wziąć? Dzięki. Dziękuję bardzo. A pani jest zapewne mamą? Mamą. Witam. Mieszka. Ale ty formę galantą zrobiłeś przy tych pompkach od razu, nie? Dawaj, pokaż formę. 243 dni. 243 dni. Nie, więcej na tym roku jest. Na tym roku jest. 243. Tak? No. To. Ja nie wiem. No mówiliśmy prawie rok. I to tu nagrywałeś, tak? Czy na podwórku? No podwórku, tutaj. Ty, no ale powiem ci, podziwiam cię ogólnie za to zawzięcie, nie? Tyle czasu, nie? No i my ci chcieliśmy przede wszystkim podziwiać, że cię chciało w ogóle tyle pompek robić, że nas oglądasz, nie? Tylko dres wzięliśmy dla ciebie w rozmiarze L, muszę ci powiedzieć. Zaszła pełna pomyłka. Dobrze. Będziesz miał motywację, żeby napuchnąć. No ale L, no to... Masz jeszcze ten dres? W samochodzie jest wszystko. Dobrze wygląda. Kurde, ale od samych pompek, nie? No to siłownia jeszcze. Zobacz. Klapa na brzuchu jest, dobrze chłopak. Tam widziałem, że dzisiaj to rekord poszedł. 92,5. Tak? Wycisnąłeś na płaskiej? No. To bardzo dobrze. Ładny wynik. A wagi ile? 71. A to się nie liczy, bo naturalne no, jest. No ale ile masz lat? No tak, my nie liczysz. Jak jesteś naturalnym, to co się liczy? No nie. Kurczę, się liczy. No co, no jak nie bierzesz, jak wbijasz, to nie powinien się liczyć stosunek wagi do tam do ciężaru. No tak. Ci forma bardzo dobra. Nie przestawaj w tym, co robisz, rób dalej. Tak jest. Dobra, pompujemy chyba, nie? Panowie, no bo przyjechaliśmy. Tak, idziemy na ogródek, na to jest kultowe miejsce, nie? W tym momencie się stało kultowym miejscem, no. Dobra, na ogródek, słuchajcie, na ogródek wyjście, którędy? Twój ogródek stał się automatycznie klasztorem Shaolin. Nie, a fajny gościu, dobrą formę zrobił. Jeszcze raz chcieliśmy podziękować za pompeczki. Tak, dziękuję. Rozmiar jest troszeczkę za duży, ale to masz motywację, żeby przybrać. Chociaż nie wiadomo, no Elka. Nie wiadomo, Elka będzie dobrze. Dzięki jeszcze raz, Morta. Fajnie, tak jest, trzymaj się. No i co? No idziemy do pompki czasem, tak, tak? Ze względu na warunki atmosferyczne musimy się ubijać. Tak jest. Masz może po 50? To tutaj. Kurde, nauchlam się tam drogę znowu. Co ty gadasz tam? Przede tyle, możesz dopiero gadałeś, że możesz 2 litry wypić. Walka z labrygą była przez szwagrów. Dlaczego? Bo ja bym szwagier podpuścił. Nie dasz rady! To ja nie dam rady. No nie mówię. Nie dałem. Dziękować szwagrowi. To ja musisz szwagra ze mną wystawić. Murzynek? To Murzynek pani piekła murzynka? Bardzo dobry ten murzynek. Ja też taki jestem trochę murzynek, żeby pani wiedziała, naprawdę. Jestem, mam korzenie afrykańskie. W końcu on na pomysł spadł, żeby pompować z nami. No tak, jakoś w wakacje tak widziałem, że pełno osób miało. I mówię, stronkę ekipy się miała, was oglądałem, to mówię, będę robił. I tak jakoś wyszło. Ty, a pamiętacie, jak był ten film Głupi Głupszy? To ta papuga zdechła. A ten chłopak był niewidomy, nie? No zobacz, odejdź. Wziąłem się kieliszki, żeby perfumów się nie napił. Perfumy stoją, wypierdolą jakieś ten. Ej, fla! Mógłbyś nie wstać. Ej, fla! Albo Gillette najlepsze dla mężczyzny, by nie wyszedł, nie.
Nie, to jest jakieś. To można podciągnąć pod wino, bo to jest jakiś Luca Cipriano. Stary sen. Ty, no poważnie, Luca Cipriano. Dawaj ci na wsika. Zostaw kłopotę rzeczy. Luca Cipriano. Ja się nie zapytam, tylko chciałem wam jeszcze powiedzieć, że ja z nim kontakt złapałem. Zgadza się? Pierwszy to ja. Zgadza się? No tak. No nie wiem. No nie wiem. W listopadzie. Tak? Ale ja ci odpisywałem na wiadomości. I lajkowałem zdjęcia. Dobra, ja powiem tak, jako tutaj senior, strong ekipy i... za twoje zdrowie, za twoje pompki, trzeba wypić po 50, to nie podlega frekwencji ani żadnym eskulapcjom. Szymon, twoje zdrowie, żeby żył 100 lat. Trenuj, pompuj cały czas. Trenuj, pompuj, twoje zdrówko. I wszystkich tutaj domowników, którzy nas przyjęli chlebem, ciastem i solą, pompkami, deszczem i wódką. I wszystkim. To nie, ja wiesz, że jedna i mnie... Dziękuję bardzo. No, poszło też. Ja sportowo delikatnie mogę, ale więcej nie piję. Nie. No to po co ja wypiłem tą setkę w ogóle? No to pij sobie, nie wiem. Co, obudziłeś lwa, tylko nic więcej. No miałeś nie pić. Obudziłeś we mnie obcego. Wody. A ze mnie się śmiali, że z wójtem w namiocie siedziałem. Tak, to mi się podobało. Ale ty, wójt, to ciebie miał dosyć, bo ty w tym namiocie już po godzinie czasu. Nie, wójt chciał ze mną siedzieć, ja też chciałem tam siedzieć. Wójt dostał 40 pytań politycznych i o kosmosie, i o UFO, i o wszystkim. Wójt był przepytany w... Dobrze jest, na drugi raz jak przyjedziemy, jakby 1500 pompek jak teraz robi, to na drugi raz jak przyjedziemy, to ja przywiozę. Ale ja ci przywiozę coś innego jeszcze. Ja ci przywiozę ducha magiczne. Ducha babskie puszczy. Wybiłem. Zdrowie młodego. Szwagry w strachu. Szwagry w strachu. Poczekaj ty. Ale nie, to ty powinien z kieliszkiem to zrobić. Szwagry w strachu. Do mieszkańców Gardei, za Gardeję wypiłem. No nie, wypij teraz za spokój ducha. Za domowników. I pijemy od porządku. No to mówię na spokój ducha. Za domowników. Za sąsiadów. Sąsiadów ma to normalnych czy chujowych? Pół na pół. Pół na pół, to za sąsiadów nie piję. Malik Montana. Ja w takim razie sobie wypiję swoim tatą, tak? Ja jeszcze rano do pracy, także zdjęcie. Dobra, panie Lisowiecki, pan też pompki robi? Tam, jakie panie? Pan przysiady. Ja wszystko robię. Nie, ja mówię tak, że wiadomo, nie będziemy sepanować, bo jesteśmy jeden rocznik, no, no ale ja tak no, mówię, no, wiesz. Wypiłem 50 bibru, przepiłem bibrem, jest okej, okay, ale to jestem cały ja. Naprawdę, powiem ci jeszcze jedną rzecz. Jesteś zawziętym gościem, robiłeś te pompki bardzo długo, mi się to bardzo podoba, szanuję cię ogólnie, fajny gościem. Dużo sukcesów ci w życiu życzę. Pamiętaj, zawsze lepiej, tłaj, zawsze lepiej robić pompki niż piwa. Wina, wódkę, wiesz, i wiesz co jeszcze, nie? Jona, fajny gość. A to odchodnę, to będziesz mi tak lał na to odchodnę, to ja nie odejdę w końcu stąd nigdy, kurwa. Musisz już odejść, albo... Nie, chodź, ej, cwaniaczku. Ja nie piję, powiedziałem, że nie piję. Ale na zdrowie Szymona. Ja już piłem, dwa razy. Nie, nie, ty, nie. Ja jestem asertywny, powiedziałem... Asertywny? Za zdrowie nie chcesz wypić? Wypiłem. Ale to tu dużo ludzi jest. Teraz podważasz moje zdanie. Pan chce być zdrowy? Chce pan być zdrowy. Tak. Musi wypić za pana zdrowie. No to zrób 100 bombek za moje zdrowie. Jak zrobisz 100 bombek, to się napiję. 50. 100. Nie no, co nie wiem czy zrobię. 50, ale od razu. Ja się relaksuję, no człowieku. No dobra, to rób te 50. Tak, 50 pompek, no ja będę pompował, żebyś ty się nachlał. No to ja nie chcę się nachlać, właśnie dlatego ja nie chcę. Będziesz szlał ja będę pompował, a ty będziesz szlał za darmo. Ja wam mogę powiedzieć, no, żeby... Dobra, poczekaj, wyjdziemy z sytuacji. Szymon, proszę zrób 50 pompek, to nie jest... Nie, ja nie chcę Szymona, tylko od ciebie. To nie jest to jest problem dla ciebie. Nie. Ja do ciebie mówię, nie Szymona. Nie rób wstydu strong ekipie. No to właśnie to mówię, to ty nie rób wstydu, bo ja już powiedziałem, że nie piję. Ale za tyle. Wypiłem 3 razy. Ale nie, ja też będę taki asertywny. Ale wypiłem i starczy. Ale poczekaj, bo ja też będę taki asertywny. Chcę, żebyś nie miał pytań. Dobrze, dobrze. Chciał, to ci powiem, o, jestem asertywny. Jak pan ma na imię? Tomek. Pan za pana zdrowia wypiję. I później wypiję za zdrowie pana znajomych. Jak to mi się nazywa ta miejscowość? Gardeja. To jest też Gardeja? Nie, no to wypiję za zdrowie wszystkich Kwidynia. Dobrze powiedziałem? Kwidynia? Nie, bardzo ładnie. Kwidynia? Powiedziałem, że zdrowie Kwidynian? Drodzy Kwidynianie, nie ma czegoś takiego, że zmienię zdanie. Że my będziemy go z samochodu wyciągnąć. Nie, 300, później setka w Gardei i Gilsdosa. Piję za pompki, gdyż nie jestem z gąbki. Moi drodzy Kwidynianie, nie ma takiej opcji, żebym zmienił zdanie. No, masz pan? To Tomek przynieść. Ale w tamtych czasach jakiej muzyki słuchałeś? Dyskotekowej. Depeszów? Nie byłem widziany. Nie widziałem. Ta płyta pieśniowa mi się podoba zawsze, jak słucham. Trzeba nie zrobić. Tu nas zalało. Mój szwagier robi gładzie, wiesz?
U babki jak zrobił... Ja ogólnie też robię, no ale... U babki jak, ale mój szwagier jak zrobił metr gładzi u babki nad drzwiami... To tak. To nie, to 10 worków gipsu złożył. Jakby cały pokój miał wygipsować, jeszcze popierdolił tak, że człowieku katastrofa. Jakby miał cały pokój wygipsować, to gips jutro... byś musiał... Gips byś musiał tymi łajbami, wannami byś musiał włożyć gips na pokój ze 26 ton gipsu by poszło. Tak. Dziękujemy, dziękujemy jeszcze raz. Serdecznie dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale i widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękuję, hej, siemano. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie żadnych życzeń. Dlaczego? No ja ci powiem zaraz dlaczego. Dzisiaj nie będzie żadnych życzeń ani nic takiego. Korwat mnie namówił na wypicie alkoholu, po czym zwątpił. A ja, żeby nie przedłużać, po prostu dzisiaj wypiję za zdrowie widzów. Kurwa, za zdrowie widzów to ja bym się napił. No to idź po setę. Teraz to mnie pocałuj w dupę. Tak. Ja piję za zdrowie widzów, życzę wam wszystkiego dobrego. To ja za zdrowie widzów też. Ja kieruję, nie mogę, ale mogę się tych dwóch zapytać, co wchodzi piłkarz, co mówi piłkarz wchodząc do fryzjera. Gol! Gol! Tak jest! Roztrzaskaliśmy pierwszy raz w życiu czerstwe kawały, kurde! To jest ten dzień! Tak jest. Wszystkiego dobrego. Wypiłem wasze zdrowie, Karwa też wypił wasze zdrowie. Trzymajcie się ciepło, życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście byli zawsze zdrowi, szczęśliwi, pogodni. Tak jest, wszystkiego najlepszego. Co nie chodzi? Tak? O ten tramwaj, co nie chodzi? Człowiek kiwi. A co, to, ale poczekaj, bo co ty chcesz ode mnie? Bo ja nie rozumiem. Co? Nie, to nic. To nic, no. Jedziemy do Łodzi i ten. Nikomu to nie szkodzi. W jakim celu? Co? W jakim celu? Nie, dobra, ale nie, bo ja chwilę się przykimałem. O co tu chodziło w tym? Co? No nic. Co nie gadał. Nic nie gadał.